Szanowni Państwo, dzisiaj w naszym związku, czyli w grodziskich przewozach autobusowych, mamy 6 gmin, 2 powiaty. No i mamy już pewien przyczółek w powiecie warszawsko-zachodnim, bo jest już gmina Błonie z nami. I okazuje się, że potrafimy absolutnie znakomicie współdziałać. Umiejętność porozumienia się jest chyba najważniejszą umiejętnością, którą powinniśmy posiadać w samorządach i cieszę się, że do takiego porozumienia poszło. W 2021 roku udało się porozumieć wielu samorządom, w tym powiatowym i gminnym, i osiągnąć sukces w postaci zdecydowanego zwiększenia i poprawienia warunków komunikacyjnych dla tego całego rejonu. Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy podsuwali ten pomysł, tym wszystkim, którzy byli w to zaangażowani, bo dzisiaj możemy powiedzieć naprawdę o tym, że nasi mieszkańcy, mieszkańcy zarówno powiatu grodzickiego, jak i powiatu pruszkowskiego, wielu gmin mają zdecydowanie większą dostępność do komunikacji miejskiej. Autobusy, które obsługują nasze linie, są niezwykle nowoczesne, także przystosowane dla osób o ograniczonej mobilności, w tym także dla wózków dla osób niepełnosprawnych, są niskopodłogowe. Wszystkie zawierają także rozkład przystanków, żebyśmy mogli sprawdzić, dokąd jedziemy. Przy naszych siedzeniach są także ładowarki do naszych smartfonów. Przy okazji można również podładować nasze telefony. Obszar związku to prawie 700 km2. Uruchomiono kilkadziesiąt linii autobusowych obsługiwanych przez 70 autobusów. Stworzyliśmy bardzo gęstą siatkę połączeń, która obsługuje 1000 przystanków autobusowych oraz 300 tysięcy mieszkańców. Dzięki temu nasi mieszkańcy będą mogli w łatwy sposób dostać się do lekarza, szkoły, przedszkola. Dzięki współpracy z samorządami wypracowaliśmy na naszym dużym terenie jeden wspólny bilet, którego normalna cena miesięcznie jest 100 zł. Ale mamy szereg zniżek nauczycielskich, uczniowskich czy studenckich. Również mamy specjalną ofertę dla posiadaczy biletów na Kolej Mazowiecką czy WKD w specjalnej cenie 12 zł i 6 zł w zależności od lokalizacji. No i mamy przede wszystkim darmowe bilety dla seniorów 70+ oraz przejazdy darmowe dla honorowych dawców krwi i zasłużonych dawców przeszczepu. Kluczowym podczas tworzenia rozkładów jazdy było powiązanie połączeń autobusowych z połączeniami kolejowymi. Jesteśmy na terenie dworca PKP w Grodzisku Mazowieckim. Z tego miejsca, wsiadając do autobusu, możemy dojechać do niemal wszystkich miejscowości naszego powiatu.